Ja już gotowa, jadę do sklepu, tylko i wyłącznie do sklepu miałam jechać zrobić jeszcze opłatę, ale zrobię tym razem przelew przez internet albo pojadę po prostu w poniedziałek, bo mi czasu brakło, wolałam zrobić dłuższy trening. Ostatnio mam tak, że zatyka mnie w buzi, jakbym miała taką niefajną kluchę jakąś, jak się denerwuję, to tak jakby ataki paniki albo nie wiem co to było, tak dusi mnie i tak muszę odkaszlnąć, tam nic nie mam, takie dziwne uczucie, próbuję nad tym zapanować, ale nie idzie. Dobra, słuchajcie, mam niewiele czasu, półtora godzinki, muszę być w domu, mam tutaj mały Saigon, może nie taki mały, ale są rzeczy ważniejsze i ważne dla mnie, więc okej. Okay. Słuchajcie, mały z vlogów, dlatego że dla mnie priorytetem jest robienie czegoś, co nie jest wbrew mojej woli. Otóż wracając do takiego tematu kulinarnego, kocham to robić, a że jem zdrowo, pokazuję wam to, pokazuję wam fajne filmiki, dla mnie fajne. Jeżeli nie jesteście zainteresowani, szkoda, ale przecież nie namawiam was do tego, żebyście je oglądali, a już na pewno nie, jeżeli was to nie interesuje. Są co? Są to po prostu dobrowolne filmiki do oglądania, jeżeli macie czas, ochotę i przyjemność z tego. Albo chcecie coś upichcić. Co jeszcze mogę powiedzieć? To, że cieszę się, że jest weekend. Jak się uwalę z Miśkiem na sofę, to nie wyjdziemy aż do niedzieli. U nas nie ma jeszcze takiego show, ewentualnie tylko wykupują wszystko ze sklepów. Dziwne. Szkoły normalnie w pracy, wszystko jest pootwierane, normalne prace. I wiecie co, ja jestem zadowolona z podejścia tego, bo Polacy narzekają, że to, tamto, sramto. Polacy tutejsi, nie mówię, że w Polsce, tylko tutejsi, narzekają, że o, bo nie sieją paniki, będzie jak we Włoszech, jak w Hiszpanii, że będzie za późno. No nie wiem, ja na przykład wiem, że w firmach dbają o pracowników, są dodatkowe zabezpieczenia, specjalnie zamawiane kremy do rąk, inne środki czystości i tak dalej, zadbali o to. Jak się wchodzi do firmy międzynarodowej, transportowej, gdzie są inni ludzie, trzeba się podpisywać, trzeba dawać znać, że się gdzieś było, mierzą temperaturę, naprawdę fajne środki ostrożności są wykonywane, tylko o tym się nie mówi, tylko się mówi o tej pomylonej panice. Jeżeli mamy taką panikę, okej, ale bez przesady. Można by było na tym naprawdę o tym dużo rozmawiać i nagrać osobny filmik, ale tego nie zrobię z tego względu, że teraz zamiast ludzi się martwić o zdrowie swojej rodziny, to wszędzie o tym trąbią. Serio. No tak, pieniądz robi pieniądz. Wszystko można sprzedać. Wszystko. Tylko ciekawa jestem, kto później zatroszczy się o nas. Jadę na zakupy. Chociaż nie chcę. W niedzielę wybieramy się do restauracji na spacer. Bo jeżeli faktycznie jest tak, że i do nas dojdzie i później będziemy mieć przymusowe siedzenie w domu, no to chciałabym, żeby później nie będzie problemu, żebyśmy siedzieli w domu, bo ja nas zabezpieczę i tak dalej. A na pewno będziemy grać, oglądać i w ogóle spędzać super czas. Ale póki możemy i póki nie ma takiego zagrożenia, to korzystam z tego, że możemy być razem. Bo później nie będziemy mogli się odwiedzać. Ja wlazłam do domu, Russell pomógł mi sprzątnąć, znaczy sprzątnąć, przynieść zakupy. Nie wiem, czy wy widzieliście nowy smart meter. On mi się jeszcze nie załadował. Okay. Czyli pokazuje mi zużycie, ile mamy kredytu, znaczy ile pieniążków mamy na gazie i na prądzie. Mi się dzisiaj nie ma czasu, pewnie przyjedzie do domu, to załaduje. Wystarczy zadzwonić, bo apki są kiepskie, powiem wam, źle działają. Ja zewnę włosy i wam troszeczkę poopowiadam. Mam tam 3 siatki zakupów. Szczerze? Powiem wam, tylko zepnę włosy, bo jest mi niewygodnie, nie lubię, jakie mam takie, im się majtają.
Szczerze powiem Wam tak, w szoku jestem, jak właśnie ludzie robią duże zakupy, ale sama zrobiłam większe. Wiecie dlaczego? Nie dlatego, że boję się, że tego towaru zabraknie. I pewnie większość z nas, ludzi chodzących tam do sklepu, nie boi się, że zabraknie tych produktów, chociaż nie wiem, co inni mogą sobie myśleć, ale to nie o to chodzi, tylko chodzi o to, że nie chcę tam za często jeździć, nie chcę jeździć za często do skupisku, gdzie jest dużo ludzi. O, to właśnie o to chodzi, dlatego ja tak samo jak ja, inni ludzie mogą tak samo pomyśleć, że robią większy zapas, żeby to sobie przygotować, żeby nie chodzić często do sklepu, tylko jak najmniej wychodzić z domu. Tak mi się wydaje, no bo tak, powiem Wam, że byłam w Morrisonie i bardzo byłam zaskoczona tym, że wystawili wiadro z chusteczkami do dezynfekcji, powiedzmy rąk, czy nawet wózków, które się prowadza, dotyka i tak dalej. Zrobiłam zdjęcie, bo na Instagramie możecie więcej mnie obserwować, tam jestem na bieżąco. Zobaczcie, tak to wygląda i tutaj do wiadra się wyrzucało od razu te rękawiczki. Nie rękawiczki, tylko te chusteczki. Także da się, żeby ludzie czuli się bardziej komfortowo i tak dalej. Dobra, tanie produkty typu makaron, mąka, ryż faktycznie poznikały z półek. Ryż jeszcze można było wybrać, mąka też została ta droższa, ale można było... Nie wszystkie mąki, najgorzej było z makaronami, najbardziej puste półki właśnie były z makaronami, gdzie makaron zawsze był. Czemu makaron? Nie wiem. Może dlatego, że łatwo przechowywać i dużo rzeczy można z niego zrobić, pewnie dlatego, ale coś tam kupiłam, pokażę Wam za chwilę, będzie długi bardzo vlog, ale rzadko tutaj te vlogi nagrywam, więc może będziecie mieli ochotę posłuchać. Dzień kobiet był i w ogóle dostałam 3 kwiaty, bo Misiek nie mógł się zdecydować. Tam są jedne. Na podłodze są kolejne, te tutaj. I ten trzeci. Nie wiem, czy Wam wspominałam, bo nie pamiętam. Ale teraz Wam wspomniałam. Wracając do tematu, papier toaletowy. Też nie było papieru, ale mężczyzna, właśnie pracownik sklepu, wykładał z palety nie nadążał wyciągać tego, nie nadążał, ludzie nie w sklepach nie nadążają wyciągać towaru na półki, bo towar na całym sklepie w dużych paletach owiniętych jeszcze stoi na sklepie, tylko nie ma personelu, który by to robił. I nie wyrabiają się, bo ludzie masowo wykupują. Co tam jeszcze? Mydełka tak samo panowie wyciągali. Na bieżąco dużo ludzi podchodziło i brało. Ja kupiłam też tym razem większy papier, zawsze kupuję. Znaczy, no może nie zawsze. Co, byłeś, tak? Russell był z Tobą? No dobra, pa! Plac zabaw oficjalnie otworzyli, więc dzieci od razu po szkole, o, i zakupy. Tak, tak, piesek. Zadowolony, odejdź, plakuś. Oficjalnie otworzyli park. O, skarpetki zostawiłam. Więc dzieci, o, proszę bardzo, zobaczcie. Bardzo dużo dzieci z rodzinami i tak dalej, no bo oficjalnie otworzyli park i się nie dziwić. Piękna pogoda, u nas nie ma nakazu, wirus jest w Anglii, u nas też jest kilkanaście albo kilkadziesiąt przypadków zachorowania, ale nie ma czegoś takiego, żeby zostawać w domu. Na powietrzu, wiadomo, każdy ma dezynfekować ręce i uważać przy
przy kontaktach z drugim człowiekiem, jednak te zabawy trochę inaczej wyglądają, ale no mówię, jeżeli by były szkoły zamknięte i ktokolwiek powiedział, że wirus panuje, oszalały bardzo mocno, no to wiadomo, żebym nie wypuściła dziecko w takie skupisko bakterii. Teraz też mam obawy, też się boję, ale nie jest to taki strach, wiecie, jakbym się bardzo bała, to bym go po prostu nie puściła. Nie wiem, co będzie dalej. Może i nas zamkną w domu, może i my będziemy zmuszeni, może nie zamkną, ale może i my będziemy zmuszeni pozostać w domach, więc póki dziecko może, niech korzysta. Nawet jeżeli bym miał przynieść wirusa, nie, tak nie może się stać, bo nawet do tego nie dopuszcza. Co jeszcze mogę powiedzieć na temat... Dobra, jedzenie dla psa. Już ściągnę je stąd. Ale co mogę jeszcze powiedzieć, to to, że mamy rodziców we Włoszech i teraz jest taka sytuacja, chociaż mieszkają na bardzo małej miejscowości, gdzie nie ma w ogóle kontaktu z... nie ma żadnych zarażonych, to pomimo tego, gdy chcą udać się do sklepu, na miasto, do lekarza, gdziekolwiek, muszą mieć zgodę. Muszą podpisać się, w której godzinie, gdzie idą, kiedy wracają, po co, w jakim celu. Tak, muszą takie oświadczenia wypisywać, a najlepiej, żeby nie wychodzili. No ale to jest zrozumiałe, bo oni tam są najbardziej narażeni i tam jest najwięcej tego wirusu. Wirusa? Wirusu? Dobra, więc to tak. Człowiek się boi, oczywiście, że się boi. No co, a wy się nie boicie? Wiem, że w Polsce już też osoby w innych krajach osoby mają już nie opuszcza swoich mieszkań. U nas powiem wam, że no jakoś to idzie, ale ludzie oprócz tego, że idą do sklepu na te zakupy i tak dalej, to na przykład lekarze są pozamykani, na przykład jak ktoś ma wizytę jakąś tam, to w Anglii jest zamknięte, bo Lucy miała jechać właśnie i też nie pojedzie, bo jest zamknięte, więc nie ma potrzeby na takie badanie, żeby się nie zarazić, żeby tylko nie rozpowszechniać, czy jak to się mówi. No i tak, tak to wygląda. Dobra, pokażę wam zakupy i to by było na tyle, nie? No to jeżeli jesteście ciekawi, czy kupiłam coś więcej ekstra, zostańcie ze mną, a zobaczycie. Zacznę od tego, że popcorn na długie wieczory, samotne wieczory. Dwie paczki, jeszcze jeden będzie, ale nie będę mówiła o tym, co jest w siatkach, a o tym, co jest na blatach. Czyli solony popcorn, sok pomarańczowy dla Rasela, Princesa również. Tutaj grecki jogurt, mleko łaciate, jedno raselowe i i dwa mleka, trzy mleka, jeszcze jedno będzie, ale takie mleki! Serio? Myślałam, że tylko koty tak robią. Dobra, mąka, mleko, przyprawa, no i takie normalne zakupy, jak widzicie, póki co. Później wam powiem za chwilę, zobaczcie, spuda na 20 pensów, mango, w ogóle jeszcze twarde, sałatka taka gotowa na dzisiaj. Oczywiście ja dużo sałatek jem. Tutaj widziałam świetny przepis, potrzebuję takie kolorowe pomidory, normalne pomidory, dwie paczki, pretelki do filmów również, krakowska z kurczaka do zamrożenia, bo jeszcze mam wędliny, przeceniona rzodkiewka jako przygryzka, lemoniada różana, no i tutaj właśnie ten zestaw jest do destylizacji od środka, do tego, żeby się po prostu zrelaksować i tyle. Także dzisiaj wieczór z Gordonem, i z misiem. Zobaczymy, kto wygra. Żartuję. Jakiś film sobie na Amazonie, na Premium, czy tam jak to się nazywa, włączymy i będzie fajnie. I będzie fajny weekend. Musztarda wieloziarnista, ten groszek w puszce, Blakuś,
pietruszka, wrapy. Proszę mi stąd wyjść. Proszę wyjść, bo się plączysz. Wrapy pełnoziarniste, ser mozzarella do zamrożenia, przecenione te winogrona. No i tak jak mówiłam, większy papier toaletowy. Pan akurat dopiero co wyciągał, także ludzie, nie bójcie się, towaru nie zabraknie. Jajka jedna paczka. Okej, przedostatnia siatka, czyli banany, bekon, wiecie, jakieś łazanki, czyli makaron, pieczarki, cebula, bekon, albo nawet sam makaron z kapustą i z tym, no cuda nie widzę, można zrobić. Tutaj groszek do zupy, makaron, właśnie ten został makaron, co to jakaś naklejka, dobre, nieważne, sól, skrzydełka, dwie puszki, tuńczyka, także puszki generalnie na takie rzeczy, no najlepiej w domu, żeby były. Sos gotowy, bardzo krymowy, bardzo dobry sos. Wiecie co? Tak, wiem, chemia, ale powiem wam tyle, że ten sos jest genialny. Naprawdę jest genialny. Chociaż wiecie, lepiej samemu, ale ja i tak kupuję. Tyle, co tego sosu się używa, to raz na jakiś czas można pomyśleć, że ja kiedyś tylko tak jadłam. No teraz jadłam również, ale nie często. Także ten jest genialny, polecam. Jeszcze popcorn masełkowy, papryka, jem dużo papryki, ogórki, śliwki, tutaj zielona soczewica. Świetnie smakuje z żurawiną, octem i na przykład cebulą, marchewką. Miałam, no pyszota, przecenione wiśnie, nie, czereśnie. Z 2 funtów na 40 pensów dzisiaj będzie, zobaczcie, do seriala, czy tam do filmu Easy Cook, ryż, po prostu dziki, ten, uwielbiam ten ryż, a już mi się skończył. Takiego dużo było. Przepraszam, pasztet dla Russella, tak just in case schowam, grejpfruty, 3 na razie, ale chyba wzięłam 4, nie jestem pewna, smarowanie dla dziecka, czekolada, śliwki zielone, tutaj zobaczcie, przeceniona kapusta włoska, kapusta pekińska, 25 pensów, czarny pieprz, biały pieprz, bo w ogóle pieprz, dużo idzie nam pieprzu, mozzarella light, na kolację z pomidorem, cebulą i bazylią, miam, pyszota, grejpfruty, jak wspomniałam, i przekąski, będzie tego więcej, ale no w siatce zostały, i jeszcze chleb dla Russella do zamrożenia, także jeszcze jedna siatka. 102 funty zapłaciłam za całość z małym haczkiem. 102 z małym haczkiem. Okej. Koncentrat pomidorowy. Tutaj jeszcze kanelini. Serek. Oczywiście light. Taki serek. Fairy. Piersi z kurczaka. Takie na kebab. Czy tam na szaszłyki, brazylijskie orzechy, codziennie jem bardzo dużo orzechów, tak ekstra, nie licząc kalorii, aha, to już pokazałam, mleko, mydełko, ser żółty, kurczaki, jeszcze orzechy, jak ta kasza się nazywa, jęczmienna, perłowa jest, ale perłowa, dobra, nieważne, perłowa, ale coś chciałam o niej powiedzieć, potrzebuję do zupy i w ogóle lubię z podrobami, tutaj noci, nie wiem, czy dzisiaj nie zrobić, albo nie schowam do lodówki i sobie do obiadu któregoś razu, jutro, pojutrze, nie wiem. Mozzarella, jeszcze jedna, czosnek, dużo czosnkujemy, jeszcze jeden grejpfrut i ser, potrzebuję ser, będę robiła kluski szare,
prawdopodobnie w niedzielę, bo nie wiem, czy wybierzemy się na jakiś obiad, czy po prostu Laury nie wezmę do siebie. Dobra, dzięki za uwagę, życzę Wam dużo, dużo zdrowia i spokoju fizycznego i psychicznego, co jest bardzo ważne w tych czasach. Nie wiem, kiedy, kochani, się odezwę w formie vloga, a zapraszam Was codziennie na filmiki kulinarne. Buźka, trzymajcie się zdrowo, pa, pa, pa.